Witam was wszystkich, moi kochani, drogie siostry, drodzy bracia. Stoję dzisiaj przed wami troszkę inaczej jak ostatnio, bo ostatnio mieliśmy, nasz zbór nie funkcjonował, tylko online i mówiłem wszystko do kamery, nikogo tu nie było. I powiem wam, że zdecydowanie jest łatwiej mówić do kamery, niż tak jak w tej chwili jestem przed wami. Zdecydowanie zresztą wolę być po tamtej stronie, niż stać tutaj. Pozwólcie, że krótko się pomodlę. O, kochany Ojcze, tak Ci dziękuję z całego swojego serca, że mogę tutaj stać. I stoję z drżeniem, Panie, i modlę się o to, abyś Ty, Duchu Święty, przyszedł, wstąpił na każdego z nas, dotykał i poruszał nasze serca, odkrywał przed nami to, co zakryte, i prowadził nas do miejsc, które są przed nami, Panie. Duchu Święty, dotykaj każdego serca, każdego umysłu. Pomóż nam skoncentrować się na tym Słowie. Pomóż nam wypełnić Twój Boży plan, jaki masz dla każdego z nas. Oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, za czym będę zwiastował słowo, chciałem się krótko podzielić takim świadectwem z ostatnich dni. Noemi w marcu złamała rękę. I miała leczoną tą rękę operacyjnie, miała dwa pręty w przedramieniu prawej ręki, miała kamzelkę ortopedyczną, rączka się bardzo szybko goiła, nie miała gipsu, po tygodniu mogła już pisać tą ręką. Ale po pół roku trzeba było te pręty wyjąć. Zadzwoniłem do lekarza, umówiłem się na piątek. Pojechaliśmy tam. Po konsultacji, wcześniej zresztą umówiliśmy, że jak będzie wszystko dobrze, to w niedzielę Noemi przyjdzie do szpitala na godzinę 10:00, przyjedziemy i operacyjnie będzie miała usuwane te pręty z ręki. Lekarz w piątek ją zbadał, sprawdził ruchomość tej ręki, sprawdził jeszcze pręty, wysłał nas na prześwietlenie. Już nie musieliśmy wracać po prześwietleniu, ale mogliśmy iść do domu. On powiedział, że jak najbardziej proszę w niedzielę przyjść na godzinę 10:00 do szpitala. W poniedziałek będzie miała zabieg i w poniedziałek, żebym był o 7:00 rano na konsultacji z anestezjologiem. Przyjechaliśmy w niedzielę. Krótkie, bardzo szybkie przyjęcie. Przyszliśmy na oddział, czekaliśmy na mikroplówkę, jedna, druga. A powiem wam, że do moich myśli przychodził diabeł i siał w niej niepokój. Siał w niej niepokój. I to było dla mnie takie podwójnie trudne, dlatego że tak jak Noemi miała mieć operację pod pełną narkozą w poniedziałek, to był 14 września, a 14 września zmarła moja żona 2014 roku. I diabeł mówił, zabrałem ci żonę, zabiorę ci dziecko. Ja mówiłem, kłamcą jesteś, to co mówisz jest kłamstwem, jesteś oszustwem i ja tego nie przyjmuję. Noemi będzie żyła, będzie kobietą według Bożego serca i będzie głosiła dzieła Boże. I tak cały czas walczyłem. I powiem wam, że Bóg odniósł zwycięstwo. Operacja bez żadnych komplikacji. Noemi wróciła z sali operacyjnej, bardzo szybko się przebudziła. Dostała wcześniej środki przeciwbólowe, ale do tej pory w domu nie wzięła żadnego środka przeciwbólowego. Wszystko jest dobre, dobrze. I chwała Bogu. Moi drodzy, kiedy modliłem się o tą usługę, bardzo długo nie wiedziałem, co będę mówił. Bardzo długo. Nie wiem dlaczego, tym razem Bóg tak długo mnie trzymał. Dopiero w sobotę
w nocy, późną w nocy, kiedy się obudziłem i rozmawiałem jeszcze w tej sprawie z Bogiem, Bóg powiedział do mnie takie słowo: będziesz mówił o poście. I nie było mnie, tak jak powiedziałem, w niedzielę na nabożeństwie i nie wiedziałem o tym, co pastor dzisiaj jeszcze tutaj powiedział, że wracamy z powrotem we wtorki do postu. I chwała Bogu za posłuszeństwo tych, kto postawi w tym zborze na czele. Dziękuję Bogu i się bardzo z tym ucieszyłem. Nie wiedziałem aż do momentu, kiedy że wracamy do wtorkowego postu, aż moja żona, kiedy zobaczyła moje notatki i powiedziała: będziesz mówił o poście? Ja mówię: tak. I wtedy powiedziała mi, że pastor w niedzielę mówił o tym, że wracamy we wtorek do postu. Cieszę się i jestem zachęcony tym, co tu dzisiaj słyszałem, tej wizji krótko przedstawionej. I dziękuję Bogu, że jestem i chodzę do tego zboru. Wiem, że i wy jesteście wdzięczni. Czym jest post? Zajrzałem sobie do słownika i przeczytałem definicję. Dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia lub innych rzeczy traktowane jako poświęcenie Bogu. Post nie jest głodówką. Nie jest po to, żeby schudnąć, ale post jest niesamowitym narzędziem, jakie Bóg zostawił nam wierzącym. Jest niesamowitym narzędziem. Kiedy podejmujemy post, to tak naprawdę jesteśmy w woli Bożej. A tak jak tutaj pisze, powstrzymanie od jedzenia, ale nie tylko, i również od rzeczy, ale to wszystko musimy poświęcić Bogu, żeby nie było w tym innych motywów, jak tylko motyw przybliżenia się do Bogu, oddania Mu tym chwały. Post według Biblii jest powstrzymaniem się od jedzenia, picia, snu, współżycia płciowego po to, aby cały ten czas poświęcić wzrostowi duchowemu. Poszcząc, rezygnujemy z przyjemności cielesnych i w ten sposób jeszcze bardziej zbliżamy się do Boga. Moi kochani, czy łatwo jest pościć? Minie. Jest to trudne wyzwanie. Ja zawsze się modlę i proszę Boga, aby On sam do tego postu mnie powołał. Bo kiedy On sam powołuje do postu, daje łaskę i możemy ten post przejść zwycięsko. Tyle, ile czasu On nam mówi, tyle do jakiego czasu On nas powołuje. Moi kochani, rezygnujemy z cielesnych przyjemności, ale tym samym oddajemy chwałę Bogu. I nasz Pan Jezus dał nam przykład. Kiedy przyszedł nad Jordan do Jana, aby go ochrzcił, przyjął chrzest. Wtedy Duch Święty w postaci gołębicy spoczął na nim i poprowadził go na pustynię. I przeczytam z Łukasza 4 rozdziału, będę czytał 1 i 2 werset. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, poczuł głód. Duch zaprowadził Pana Jezusa na pustynię.
gdzie był koszony przez szatana i odniósł zwycięstwo. Pokazał nam, jak zwyciężać. Tak naprawdę to była bitwa na Boże Słowo. Szatan mówił Bożym Słowem, Jezus Bożym Słowem odpowiadał. Szatan mówił Bożym Słowem, Jezus na to Słowo Bożym Słowem odpowiadał. Mówił, napisane jest, i cytował Boże Słowo. Jezus w wieku 30 lat rozpoczął swoją służbę od postu, budując podwaliny pod swoją służbę, pod swoją misję. Nasz Pan potrzebował pościć. A czy my, jako wierzący, chętnie do tego postu przystępujemy? Powiedzcie, zapytajcie samych siebie, zajrzyjcie w swoje serca. Czy chętnie podejmujemy post? Czy to, jak pastor ogłosił w niedzielę, czy mówił dzisiaj o poście, to nie było tak, znowu post, nie będziemy jedli, czy nie będziemy czegoś innego robili? Ja się ucieszyłem, bardzo się ucieszyłem i wierzę, że wszyscy z was. Nie ma tu osób, które mówią, znowu post. Wierzę, że ten zbór jest pełen osób wierzących, którzy są świadomi. Świadomi tego, że bez postu i modlitwy nie wypełnimy Bożego planu. Bez postu i modlitwy nie będziemy tak silni, żeby się przeciwstawić złom ciemności. Nie będziemy tacy silni. Moi kochani, kiedy ja miałem kilka miesięcy w Chrystusie, kiedy kilka miesięcy szedłem za Panem, Bóg powołał mnie do 21 dni postu. Ja nie wiedziałem, jak się pościć. Ja byłem dopiero na samym początku drogi z Panem. I byłem na 9 dniu postu. Wiedziałem, że się nie je, że można pić. Byłem na 9 dniu postu i już wcześniej byliśmy zaproszeni na kolację do takich znajomych, którzy byli lekarzami. I ona, i on. I przyszliśmy na kolację i ja nic nie jadłem. I on mnie spytał, Romek mnie spytał, dlaczego nie jem. A ja mówię, że jestem na poście. A osoby są z kościoła katolickiego i to w ogóle się nie wpisywało w ogóle w ich kalendarz. Ja mówię, poszczę, bo odebrałem tak od Boga. I powiedziałem, że jestem na 9 dniu postu. Jak on mi wykład zrobił od strony medycznej, co się dzieje w moim organizmie, to ja byłem przerażony. Byłem przerażony, ale Pan mnie w tym wszystkim zachował, bo okazał łaskę. Tam nic nie zjadłem. Wróciłem do domu, położyłem się spać i Bóg mi dał sen. Też myśli szatan bombardował mnie. Umrzesz? Stanie się to, co słyszałeś? Nie miałem żadnych argumentów, bo nie znałem wtedy słowa, ale był ze mną Bóg, Jego miłość i Jego łaska. Jak mnie powołał, to mnie tak w tym poprowadził, że wytrwałem. Tak jak powiedziałem, tego wieczoru położyłem się spać i miałem sen. Bóg mi dał sen. Przyśnił mi się kolega, którego nie widziałem lata. Idzie naprzeciwko mnie i mówi do mnie, Darek, jak ty wspaniale wyglądasz. I ja jeszcze we śnie odebrałem, że nic mi nie będzie. To od Boga dostałem sen. Wspaniale wyglądam, nie umrę, będę żył, nic mi się nie stanie. I dziękuję Bogu za Jego troskę i opiekę na samym początku mojej drogi z Panem.
W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale od 14 do 15 wersetu jest napisane: Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze tak często pościmy, a Twoi uczniowie nie? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą się smucić? Dopóki jestem z nimi, dopóki jest z nimi Pan Młody, przyjdzie jednak czas, gdy Pan Młody zostanie im zabrany i wtedy będą pościć. I tu widzimy, że Pan Jezus mówi, wtedy będą pościć. Nie jest to nakaz, nie jest to przymus. Mamy wolną wolę, czy będziemy pościć, czy nie będziemy pościć. Ale nie byłbym w tym miejscu, gdyby nie post. Ja dziękuję Bogu za to narzędzie. Kiedyś bardzo dużo pościłem, teraz zdecydowanie mniej, ale Bóg do mnie w tej kwestii mówi cały czas i zamierzam wrócić do postu i modlitwy. I to, co dzisiaj mówię tutaj, jest dla mnie samego wielkim zachęceniem. Druga osoba, która w Biblii zrobiła na mnie duże wrażenie, jeżeli chodzi o post, to jest Saul. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od 1 do 9. Saul z kolei, wciąż owładnięty żądzą mordu w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyźni lub kobiety. A jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagłe światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Powstań jednak, wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz robić. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli oniemieli. Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za rękę. Tam przez 3 dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. Każdy z nas zna tą historię. Zna tą historię. Paweł spotkał w drodze Jezusa. I Jezus już od tego spotkania zmienił jego całe życie. Wszyscy wiemy, że faryzeusze, saduceusze pościli 2 razy w tygodniu. Oni byli przyzwyczajeni do postu. I oni mieli ten post nakazany w konkretne dni. Ale tutaj widzimy, że Paweł sam, Pan Jezus mu nie kazał. Pan Jezus nic o poście do niego nie powiedział. Pan Jezus tylko mu powiedział, żeby poszedł do Damaszku i tam dalej mu powiedzą, co ma robić. On zadecydował, że będę pościł, nie będę jadł i nie będę pił. Jeść na poście jest niełatwo. Ale pić
to już jest bardzo, bardzo trudno. A on nie jadł i nie pił. Pamiętacie dalej tą historię? Bóg posłał do niego Ananiasza, który się wzbraniał, który nie chciał iść, bo wiedział, kim jest Paweł, że on wtrąca do więzienia, że on morduje uczniów pańskich. Wzbraniał się, ale Bóg mu bardzo wyraźnie powiedział: idź. Ja pokażę Pawłowi, ile musi dla mnie wycierpieć. Modlitwa i post idzie w parze. Ja się koncentruję dzisiaj głównie na poście. Bardzo dużo w Biblii czytamy o poście i co Bóg robił przez to, jak ludzie pościli, co Bóg robił w ich sercach, ale i w sercach innych. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 2-3. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu posty i modlitwy włożyli na nich ręce i wyprawili ich. Modlitwa i post sprawia, że podejmujemy decyzje zgodnie z Bożą wolą. Modlitwa i post sprawia to, że słyszymy bardziej wyraźnie Boga. Jesteśmy pewni tego, gdzie On nas prowadzi i co On chce, abyśmy robili. Słowo Boże mówi też, jaką postawę powinniśmy mieć podczas postu. Jest napisane w Mateusza 6, od 16 do 18 wersetu. W czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ale ty, gdy pościsz, namaź swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Tu mamy instrukcję wręcz, jak mamy pościć, jak się zachowywać na poście. Ja na początku swojej drogi, kiedy Bóg mnie powołał do postu, tak się nie zachowywałem. Ja byłem dumny z tego, że nie poszczę, że poszczę i wytrzymuję tyle i tyle dni. Brak było mi pokory i szczerze się do tego przed wami przyznaję. Teraz jest inaczej i dziękuję Bogu, że Bóg zmienia nas, kiedy pościmy. Zmienia nas, kiedy pościmy. Tu jest napisane, nie ludzie mają widzieć, ale najbliżsi nasi powinni wiedzieć, że jesteśmy na poście. Bo co by było, jakby żona ugotowała obiad, mąż usiadłby, odsunął talerz i nie zjadł. Jak to by wyglądało? Co żona by sobie pomyślała? Nieporozumienie. Także najbliżsi, moi kochani, powinni wiedzieć. Na pewno są tu ojcowie i ja mam taką dolegliwość, że to, co moje dzieci nie zjadają, to ja zawsze dokańczam po nich. I dzieciom też mówię, że jestem na poście, musicie zjadać wszystko. Najwyżej mnie im szykujemy, ale żeby zjadały wszystko. Bo to jest później ogromna pokusa, żeby tego nie wyrzucać, żeby skubnąć, żeby coś zjeść. A tak nie można.
Moi kochani, post w naszym życiu rozprawia się z niewiarą, z pychą. Podczas postu uniżamy siebie samego przed Bogiem. Postem umartwiamy swoją duszę. W Psalmie 35, 13 wersecie czytamy: a przecież ja, gdy oni byli chorzy, przyodziewałem wór, upokarzałem duszę postem i w swojej modlitwie wciąż za nimi stałem. Moi drodzy, może od dłuższego czasu walczy ktoś w modlitwie o jakąś sprawę. I nie ma w tej sprawie przełomu. Ja zachęcam was, drogie siostry, drodzy bracia, żebyśmy do tej modlitwy dołączyli post. A przyjdzie szybciej przełom. Połącz modlitwę z postem. Jeżeli zdrowie ci nie pozwala pościć, to możesz to uczynić zupełnie w inny sposób. Tak jak czytałem na samym początku, że wstrzymanie się od jedzenia i od rzeczy, tak? Ja wierzę, że Duch Święty pokaże nam, każdemu z nas, jak będziemy się na koniec modlili, z czego mamy zrezygnować, co mamy ograniczyć, czego w ogóle nie powinniśmy nawet dotykać. Moi kochani, może za dużo czasu poświęcamy przy odbiorniku telewizyjnym? Może trzeba z niego zrezygnować, jeżeli chodzi o post? I powiedzieć sobie: tydzień poszczę, nie oglądam żadnych wiadomości. Internet, media społecznościowe, które bardzo nas pochłaniają, może twoje hobby, może jesteś molem książkowym, który wykorzystuje każdą chwilę i czas, żeby poczytać. Również można to ograniczyć. Zastanówmy się, jak budzimy się i otwieramy swoje oko, czy kierujemy się do Słowa Bożego, czy kierujemy i modlimy się, czy pierwsze co sprawdzamy Facebooka, czy wchodzimy w internet. Co jest na pierwszym miejscu w naszym życiu? Czy to wszystko, co niesie świat? Czy pierwsze chwile po przebudzeniu powinniśmy poświęcić Bogu na czytanie Słowa, rozważanie Słowa i na modlitwę? Kiwacie głowami, ja też mogę kiwać głową. Tak powinno być. I ja wierzę, że dzisiaj się to wszystko zmieni, jeżeli tak nie jest. Moi kochani, walka toczy się w każdym z nas. W każdym z nas. Są przestrzenie w naszym sercu, w naszym myśle, które nie są poddane Bogu. Nie są. Które ograniczają działanie Boga w nas. Jezus chce, abyśmy byli całkowicie wolni. Całkowicie wolni. Bo On przyszedł, aby nas wykupić. On przyszedł, abyśmy byli wolni. On pojednał nas ze swoim Ojcem. Dostąpiliśmy zaszczytu zasiadania razem z nimi w okręgach niebieskich. Możemy się nazywać dziećmi Bożymi. Nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. To piękne, każda obietnica jest piękna.
Każde słowo z Pisma Świętego, które mówi, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie, jest cudowne i wspaniałe. Ale my musimy zadbać o to, żeby tak było. I temu służy modlitwa i post. Ja będę się modlił, ale tak jak tutaj stoimy, niech każdy z was woła do Ducha Świętego, aby Duch Święty, kochany Duchu Święty, przyjdź ze światłem, przyjdź z objawieniem do każdego z nas. Spraw, abyśmy wiedzieli, z czego mamy zrezygnować. Spraw i daj nam tą siłę, abyśmy nie musieli to czynić własną siłą, ale żeby w naszym życiu wszystko działo się przez Twoją moc. Ja, Duchu Święty, teraz tak wołam. Mów do nas. Dotykaj naszych serc. Dotykaj naszych serc. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, wypełnij każdą świątynię, która jest na tym miejscu. Aby każdy z nas zdawał sobie z tego sprawę, jak drogą cenę, Panie Jezu, zapłaciłeś za każde swoje dziecko. Duchu Święty, ja proszę, dotykaj każde serce. Wołam, Panie, abyś przychodził i mówił, Panie, jak możemy pościć, jak możemy pościć. Proszę i wołam, Panie, za każdym z nas. Wołajcie, wołajcie do Ducha Świętego. Wołajcie, nie myślcie o swoim mężu, nie myślcie o swojej żonie, ale wołajcie za sobą, za swoim sercem. Duchu Święty, przyjdź, przechadzaj się teraz po naszym sercu, po naszej duszy, w naszym ciele, Duchu Święty. Zawładnij każdą świątynią. Stąp, Duchu Święty, i napełnij. Stąp, Duchu Święty, i przyjdź z takim przekonaniem i pragnieniem, że chcemy, że pragniemy to, co odbieramy od Ciebie, czynić. Chcemy być posłuszni Tobie. Duchu Święty, pomagaj każdemu z nas. Chcemy pełnić wolę Ojca. Chcemy wyzbyć się wszystkiego, co nam przeszkadza. Wyzbyć się wszystkiego, co jest na pierwszym miejscu przed Tobą, Panie. Chcemy z tego zrezygnować. Ale pomóż, Duchu Święty. Pomóż, wołamy, Duchu Święty, do Ciebie. Objawiaj nam problem. Objawiaj nam to wszystko, co może bagatelizowaliśmy. Ale chcemy i pragniemy, abyś powiedział do nas, mówił do nas i przyszedł z przekonaniem i kazał łaskę, abyśmy mogli z tego zrezygnować. Ale przede wszystkim wołam, abyśmy mogli podjąć post taki, jak został ogłoszony, i żeby to przychodziło łatwo i z taką łaską, aby to było radością dla nas, że przykładamy się jako zbór, jako zgromadzenie, wszyscy razem w jedności, aby to, co dałeś, to proroctwo się wypełniło, abyśmy nie siedzieli z założonymi rękoma, ale byśmy przykładali rękę do tego jak najlepiej, Panie. Mów do nas. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że słyszymy Twój głos, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy od Ciebie wszystko odebrać i podążać za Tobą, Duchu Święty. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że jesteś cudownym, wspaniałym pomocnikiem. Tym, który przekonuje o grzechu. Tym, który wprowadza we wszelką prawdę. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci. Modlę się, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.